Co to znaczy, że będziemy rządzić narodami laską żelazną? Jest to obietnica, którą znajdujemy w Biblii w wielu miejscach, ale dla potrzeb dzisiejszego materiału zacytuję werset z drugiego rozdziału Księgi Objawienia. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad Poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane. I dalej mówi, Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Ale zacznijmy oczywiście od pytania, kto jest zwycięzcą. Czyli kto będzie rządził laską żelazną? Otóż zwycięzcą, według nauczania Nowego Testamentu, jest każdy człowiek, który ma zbawczą wiarę w Jezusa. Zbawczą wiarę, to znaczy taką, która nie tylko intelektualnie przyznaje, że Jezus zmarł za grzech świata, a potem z martwych wstał. Ale zwycięzca ma wiarę, która zawierza się, powierza jego własne życie Jezusowi, co prowadzi do nowego narodzenia w Duchu Świętym, a potem owocuje uświęconym życiem i wytrwaniem aż do końca. A Paweł dodaje do tego, że taka osoba staje się właśnie przez wiarę nowym stworzeniem. W Chrystusie. O takiej właśnie zbawczej wierze mówi choćby najbardziej znany werset Nowego Testamentu, werset Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I nasze słowo wierzy tłumaczy z oryginału greckie słowo pisteło. Które oznacza nie tyle intelektualną świadomość istnienia Boga i dzieła jego syna Jezusa, ale wiarę w sensie powierzenia się, zawierzenia swojego życia Jezusowi i trwania w tym do ostatniej sekundy swojego życia. Tak więc zwycięzca jest takim właśnie wierzącym w Jezusa. I teraz, jak przeczytaliśmy w tym wersecie z objawienia Jana, komuś takiemu Jezus powierzy władzę nad Poganami. Ale co konkretnie znaczy nad Poganami? Bo faktycznie pierwsze skojarzenia mogą być bardzo mylące. Grecki oryginał używa tu dobrze zrozumiałego również dla nas dziś słowa etnos. Czyli mówi po prostu o narodach, o wszystkich narodach, o wszystkich narodach, które nie są Izraelem. Ale idźmy dalej. W jakich okolicznościach będzie to miało miejsce? Kiedy i gdzie zwycięzcy będą rządzili narodami? Pozwólcie, że od tej pory zamiast o Poganach będę mówił właśnie o narodach. Więc gdzie i kiedy zwycięzcy będą rządzili narodami, laską żelazną? Otóż zwycięzcy będą rządzili narodami, laską żelazną, w tysiącletnim Królestwie Jezusa na Ziemi. Czyli odpowiadając konkretnie na oba pytania, kiedy? Odpowiedź w tysiącletnim królestwie zaraz po drugim przyjściu, po powrocie Jezusa na Ziemię. Gdzie? Odpowiedź na całym terytorium Ziemi. Nie zacytowałem dotąd żadnego wersetu, który o tym mówi, ale deklaruję, że mówi o tym dziesiątki wersetów przepowiadających fizyczne Królestwo Jezusa na ziemi i przepowiadają one to, że Królestwo Jezusa będzie obejmowało narody zamieszkujące wszystkie zakątki ziemi. A z jakiego fragmentu wiemy, kiedy to będzie? Otóż na przykład w dziewiętnastym rozdziale objawienia Jana czytamy. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. Etnos. I będzie nimi, tymi etnos, rządził laską żelazną. To, co przed chwilą przeczytałem, to opis majestatycznego fizycznego powrotu Jezusa na Ziemię w towarzystwie zwycięzców. A można tych zwycięzców rozpoznać po białym bisiorze, jaki będą mieli na sobie. O czym dowiadujemy się kilka wersetów wcześniej, w tym samym XIX rozdziale Księgi Objawienia. Dodam, że zwycięzcy, którzy przyjdą z Jezusem, będą z martwych wstałymi wierzącymi, którzy będą mieli już nowe, zmartwychwstałe wstałe ciała podobne do tego ciała, jakie miał Jezus po zmartwychwstaniu. Tak więc ten krótki fragment informuje nas o co najmniej trzech rzeczach. Po pierwsze, że zwycięzcy przyjdą z Jezusem na ziemię. Po drugie, że on, Jezus, będzie rządził narodami, etnos, i po trzecie, że będzie to robił laską żelazną. A nasz pierwszy fragment, również z objawienia Jana, ten fragment, od którego dziś zaczęliśmy, mówi również o zwycięzcach, że będą rządzili oni narodami laską żelazną. Przypomnę to. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, etnos. I będzie rządził nimi laską żelazną. No dobrze, to mam teraz do ciebie pytanie. Z czym kojarzyłeś, kojarzyłaś do tej pory znaną przypowieść Jezusa o Minach z XIX rozdziału Ewangelii Łukasza? To nieco inna wersja przypowieści o talentach, którą też pewnie znasz. Ale ja przeczytam teraz zakończenie przypowieści o minach. A gdy on mowa o królu, który symbolizuje Jezusa objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł – Panie, mina Twoja przyniosła dziesięć min zysku. I rzekł do niego – to dobrze, sługo, dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami. Widzisz? Nagrodą dla zwycięzców jest właśnie rządzenie narodami i dla każdego zwycięzcy rodzaj i skala tego rządzenia będzie adekwatna do jego służby Jezusowi w tym doczesnym życiu na ziemi, które to życie ty i ja właśnie prowadzimy. Sługa, który przyniósł królowi 10 min, zyskał panowanie nad 10 Miastami. Czy właśnie takie było Twoje skojarzenie z tą przypowieścią Jezusa? Czy kojarzyłeś, kojarzyłaś tą przypowieść z obietnicą rządzenia narodami? I spójrz. Jezus mówi do swoich uczniów: Skoro byłeś wierny w małym, otrzymasz znacznie większą odpowiedzialność. Nasze dzisiejsze zadania, próby i nasz dzisiejszy trud jest czymś małym i nieznaczącym w porównaniu ze skalą zadania, jakie nas czeka. Jeśli tylko w tym małym byliśmy wierni. Czy zachęca cię to do wytrwania w codziennym trudzie, jakie przynosi Twoje życie? I ostatnia myśl na ten temat. Ta przypowieść zarówno o minach jak i o talentach jest o pieniądzach i nie znaczy to, że tym, w czym mamy być wierni w doczesnym życiu, są wyłącznie pieniądze. Ale z całego nauczania Jezusa wiemy, że jeśli ktoś gromadzi skarby na ziemi i pieniądze, które mu powierzył Jezus, nie pracują dla królestwa Taki uczeń nie otrzyma żadnej znaczącej odpowiedzialności w przyszłym Królestwie Jezusa na ziemi. Bo gdy czytam Nowy Testament, to odnoszę wrażenie, że podejście do pieniędzy jest jednym z dwóch największych testów prawdziwego stanu mojej relacji z Panem Jezusem. Tak więc. Po tym, co już przeczytaliśmy, wiemy, że Jezus powróci, aby przejąć panowanie nad światem, że zwycięzcy wrócą z Nim i też razem z Nim będą rządzić narodami, etnos. Będą rządzić nimi laską żelazną. A to, jaki zakres rządu otrzymają, zależy od ich życia i posłuszeństwa teraz. Jeśli i ty uważasz się za zwycięzcę, to chcę ci powiedzieć, że w tym życiu piszesz swoje CV na stanowisko pracy w tysiącletnim królestwie. Ale co to konkretnie znaczy, że Jezus, a zwycięzcy z nim będą rządzić narodami laską żelazną? Otóż Powracając kolejny raz do wersetu, od którego zaczęliśmy, czytamy tam: I będzie rządził nimi, narodami, laską żelazną, i będą, uwaga, jak skruszone naczynia gliniane. Czyli, jakby ten krótki werset niósł jeszcze mało treści, dowiadujemy się z niego również w jakiej branży. W jakim przejawie życia na Ziemi mamy szukać zrozumienia tego, co to znaczy rządzić laską żelazną, prawda? Jak może ktoś pamięta, Bóg chętnie używa przykładu garncarstwa, to znaczy siebie jako garncarza, a ludzi jako naczyń glinianych, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. W Starym Testamencie jest słynny fragment, gdy Bóg wysłał. Jeremiasza do garncarza, aby ten przypatrzył się jego pracy. A w Nowym Testamencie Paweł nieraz używa garncarza, używa procesu i efektów jego pracy do pokazania realiów, relacji z Bogiem i natury życia duchowego. I teraz najważniejsze. Każdy wiedział wtedy, że gdy jakieś naczynie nie wyszło, Pomocnik garncarza wynosił je na podwórko i tłukł je na tysiące elementów, aż praktycznie przestawało istnieć. Wszystko po to, aby wadliwe naczynie nie trafiło poza warsztat i nie zepsuło marki firmy. Wrócimy jeszcze do znaczenia tej analogii z warsztatem garncarskim. Ale zobaczmy teraz, że sama laska jest w całej Biblii w centrum najważniejszych wydarzeń historii Izraela. Może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Otóż w Starym Testamencie laska była przede wszystkim oznaką władzy i kontroli. Służyła do mierzenia, służyła do oddzielania do specjalnych celów według decyzji tego, który dzieli. Służyła do określania tożsamości i identyfikacji. Była dowodem dziedzictwa i była samym dziedzictwem. Ale laska służyła również do czynienia cudów, tych największych cudów cudów przed faraonem. Posłużyła do rozdzielenia wód Morza Czerwonego, do wydobycia wody ze skały, czyli do potwierdzenia, że jest się Bożym sługą i pełni się Jego wolę. A nawet do potwierdzenia Bożego wybrania. Tak jak w przypadku Arona, gdy tylko jego laska zakwitła. I to ona, ta laska Arona, znalazła się potem w skrzyni Przymierza. Pamiętasz to wszystko, co przed chwilą wymieniłem? Czy widzisz, jak ważna była laska w tych wszystkich kluczowych wydarzeniach? A pamiętasz proroctwo Izajasza, że Jezus będzie różdżką z pnia Isajego? Tak, On sam Jezus będzie różdżką, czyli właśnie laską która to laska oznacza to wszystko, co wymieniłem, i zarazem do tego wszystkiego służy Bogu. Ale zanim znowu wrócę do przykładu z garncarzem, spójrzmy jeszcze na greckie słowo przetłumaczone tu jako rządzić. Gdy się mu przyjrzymy, to może dowiemy się jeszcze czegoś o naturze rządów w tysiącletnim królestwie. Uprzedzę fakty, tak dowiemy się. Otóż jest to słowo pojmajno, i słowo to oznacza w pierwszym rzędzie wykonywać pracę pasterza. Dlatego, gdy Paweł spotkał się ze starszymi zborów w Efezie, mówił do nich tak, a opisane jest to w dwudziestym rozdziale dziejów apostolskich. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli, właśnie to samo słowo, poimajno, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Słowo to użyte jest również w wielu innych wersetach objawienia Jana, gdy księga ta mówi o przyszłych rządach Jezusa. Dlaczego to akurat słowo zostało użyte? Bo taka jest i będzie natura rządów Jezusa. Jezus jest i pozostanie pasterzem. Jezus jest i będzie rządzącym, który nie tylko kieruje ale który dba i ochrania swoich poddanych i jak mówi sam Jezus kładzie swoje życie za owce dlatego Dawid który sam był pasterzem i napisał psalm 23 nazywa Boga swoim pasterzem a jeden z najbardziej znanych wersetów tego psalmu brzmi Twoja, uwaga, laska i twój kij pocieszają mnie. Dawid rozumiał rolę pasterza, rozumiał też symboliczne i praktyczne znaczenie narzędzia pasterskiej władzy, a mianowicie pasterskiej laski. Dlatego ani Jezus, ani zwycięzcy u jego boku nie będą Okładać fizycznymi, żelaznymi laskami ludzi nieposłusznych lub tych, którzy źle czynią. I to aż do wytłuczenia z nich dobrego zachowania. Oczywiście, że nie. Bo spójrz, jak Izajasz w 11 rozdziale swojej księgi prorokuje o Jezusie. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Czy rozumiesz? Rózgą Jezusa i rózgą zwycięzców w tysiącletnim królestwie będzie Słowo Boże. Słowo Boże wychodzące z ich ust, słowo Boże, które wypełni wszystkie zadania żelaznej laski. I tak jak niektórzy śpiewacy potrafią swoim głosem doprowadzić do pękania kieliszków i zamieniania ich w kupę drobinek szkła, tak i Słowo Boże, Boże prawo będzie kierować, sądzić. Karcić i kiedy trzeba kruszyć krnoblność i nieposłuszeństwo mieszkańców, aby grzech był rugowany ze społeczności ludzkiej. I obraz pracownika warsztatu garncarza, który tłucze naczynia niezgodne z zamiarem Mistrza, ma nam właśnie to pokazać. Biblia przepowiada ponadto, że w tysiącletnim królestwie świadomość Bożego prawa będzie powszechna, a szczególne nieposłuszeństwo narodów i pojedynczych ludzi wpływać będzie na jakość i długość ich życia. I czas na podsumowanie. A sformułuję to podsumowanie tak: Ci, którzy wyobrażają sobie przyszłość z Jezusem w ten sposób, że będą unosić się na przysłowiowej niebiańskiej chmurce z harfą w dłoni, zaczerpnęli ten obraz raczej z bajek lub z fantazji wytwórni Disneya, bo na pewno nie z Biblii. I wcale nie dziwię się, że ludzie nie tęsknią za powrotem Jezusa, gdy wierzą w taką jego wizję. Ci zaś, którzy na co dzień czytają Biblię, wiedzą, że obiecuje ona nowonarodzonym wierzącym współrządzenie z Jezusem w jego tysiącletnim królestwie na terytorium całej ziemi. Charakter tych rządów będzie najbliższy pracy pasterza, a najdalszy władzy tyrana. Chociaż władza ta będzie realizowana w sposób ponadnaturalny, za pomocą słowa Bożego wychodzącego z ust Jezusa i z ust zwycięzców. To właśnie wieczne Boże Słowo będzie. Tą laską żelazną, która kieruje, ochrania i pociesza, ale też osądza i oddziela, a nawet kruszy i unicestwia wszelki grzech. I każdy z wierzących dostanie przydział tej niesamowitej pracy, stosownie do wielkości owocu, jaki przyniósł Jezusowi w doczesnym życiu na Ziemi. Powtórzę więc jeszcze raz. Jeśli uważasz się za zwycięzcę, to właśnie w tym życiu piszesz swoje CV do tej najciekawszej pracy w historii całego stworzenia. Dlatego kupiłem kiedyś gruby, biały sznur i owinąłem czerwoną taśmą umowny 20-centymetrowy odcinek sznura symbolizujący resztę mojego życia, a potem rozwinąłem pozostałe 10 metrów białego sznura do samego końca sali. To pokazało mi, jak krótki jest czas mojej obecnej próby, od której zależeć będzie niezwykle długi okres wspaniałego życia w tysiącletnim królestwie, po którym nastąpi dopiero koniec tego stworzenia, a nastanie nowa ziemia i nowe niebo i w końcu wieczność. Na koniec pozwólcie, że nadmienię iż odnośniki do użytych w materiale wersetów oraz linki do trzech filmów o wersecie Jan 3:16, o tysiącletnim królestwie i o zmartwychwstałych ciałach ludzi wierzących znajdziecie w opisie filmu. Zostańcie z Bogiem.